Burtę otworzymy, czy co? No chyba tak, nie wrzucimy. Witam was w kolejnym odcinku. Klimatyczne. Witam. Żeśmy mieli mecza i się trochę zmachaliśmy. Klimatycznie sprzęty stoją, bo akcja dzisiaj drzewo. Każe jak górka. No nie? Za piłką chciałem się latać. Trzeba się napić. Nie ma góry. No nie ma nic, szczerze, jutro zakwasy będą. Otwieraj burty. I co, złapałeś go? Nie. Nic jak. Będziemy cieli może na pół to wszystko i tyle. I się powinno mieścić to akurat. No. Mierzymy u ciebie, ewentualnie ułożymy jakoś w miarę i coś to jakoś się zmierzy, żeby było plus minus i chuj. Co, wszystko to z całą tą kupę? No i całą tamtą też. I tamtą też. Dam radę do wieczora to ogarnąć. Jaki jest plan działania? Piłę troszeczkę podoszczyłem. To co, na pół działamy to? Dziabiemy wszystkie? A te długie takie na po trzy kawałki? No te to by tak gdzieś, tak. Tak. No żeby było lekko ładować, przecież nie będziemy myśleć. Nie będziemy, dobra, ja trochę pnę, będziesz ty ciął, żeby trochę jadę. Potnij trochę, potem ja potnę i tak się będziemy zmieniać, a potem ładujemy i dopiero. No, no i taka sytuacja. W kabinie wysprzątałem widownię. Wam powiem jeszcze. Tak tu nie. Kawinka wysprzątana, felgi wymyte, gardziel umyte i silnik co nam się pocił myty, bo jest nadzieja, że jutro pojedziemy jeszcze do naszego znajomego Mateusza Wiza naszego właśnie. Znalazł nas przez YouTube'a. O, widzicie, gardziel umyta. Kabina też wysprzątana. Pojedziemy może ciąć jeszcze zboże, bo ma tam parę hektarków, także jest nadzieja, że jutro będzie dobra pogoda, to będziemy działać. No i co, my tu pniemy i ładujemy, nie? O. No i tak, widzowie, deszcz nas hamował, ale żbitkę mamy zaszykowaną. Prawie, że. Jeszcze musimy dohołdować, żeby ludzie widzieli, że chrust zbieramy. Tak, że nie ma bidy, że chrust wozimy, nie? Ty, te baterie to wrzucę do 60. Na razie. Ło, zastalimy się trochę. No już ubyło trochę tego. Dobra, to palę sprzęta. Ale piełę, a ty ten. Rób załadunek. Jeszcze te. Tych drobnych ty troszeczkę na samą górę. A te duże to weźmiemy u mnie ten. Do mojej, bo moja niższa to. Te burty się otworzy. U mojej to tak nie szkoda, można je jebać, bo te burty i tak pogięte. To z powietrza można gruz wozić, tylko że nie ma jak rozładować. Mamy pierwszy towar, przepraszam, pierwsza przyczepa załadowana, odpalimy 60 i jedziemy. Będzie prezentacja 60. No już niebawem, jak będę miał chwilę, to znagram prezentację 60. Bo tak to po prostu nie ma kiedy. Co? Pal maszynę! Tak? No bo wczoraj zostawiłem dużo świecie włączoną i dzisiaj wyjąłem akumulator, żeby go odpalić. Odpaliłem, ale zostawiłem kurwa włączoną tę. Yeah.
Śmiesznie ta bitka wygląda. Ty, ale burtę da radę otworzyć, nie? No to dobrze. Dobra, ty, to ja tnę. Trochę już łańcuch nieostry w pile. Także już nie piszcie w komentarzach, że licho tnie. Na paliwo. Robimy. Mała rodzina polskiego rolnictwa. Robimy. Nie będziemy stawać chyba. Mówisz? Tak. On nie będzie nas widać, bo to tam jest taki chuj, jak to jest ten format. Na headerze, no stanę. Ja to ten szerokokątny zrobił. Tak? No. Stanąłby na headerze, stanęlibyśmy na gardzieli, tu wiesz. I tyle. No ale to Zbyniu by przyszedł. Zbyniu tu gdzieś się kręci. Zadzwonię, powiem, żeby przyszedł. A nie mam. Czekaj! Wezmę szmatkę, wygarnę. Na schodki położę, nie będzie widać. Tak się kurwa tworzy legendę. Co? Tak, i zadzwonię z swojego telefonu do mamy. A gdzie mama jest? Aha. Będziesz na. Wiesz, że będziesz na filmie. To jest moja siostra Klaudia. Rodzona.
Dobra. Masz, dzwoni się. No i tak. Dobry sezon to był, żniwny. Teraz zakończenie sezonu było, dożynki. U nas teraz będzie nowy sezon, nie? Od września nowy sezon. Ciąg dalszy telenoweli. Telenoweli. Gra o przetrwanie. Gra o przetrwanie. Ty, szmata tu leży. Spadła mi, bo się suszyła. Co, sprzątamy sprzęty, stawiamy? Jedź. Dobra. Chodźcie, Klaudia, przejedziesz! Klaudia! Chodźcie, przejedziesz kombajnem! Słyszysz? Chodźcie, przejedziesz kombajnem! No chodź! Poszedł! Chodź, chodź, przejedziesz się kombajnem. To jedź, bo tam muszę iść do Igi. Trzymaj się. I potem Mara przyszła i tam. Za duże? No. Tak? Pierwszy raz jedziesz kombajnem? No, nie, nie mam. Nie? Pojadę tędy, żeby kurwa tych ziemniaków nie gnieść. To które tu jedziesz? Sierniskie, żeby ziemniaków nie gnieść. Takich dołów nie odczuwa. Aś zapierdala, to ty na szóstym biegu? Szybcy i wściekli, wersja rolnikowa. Zobacz jak się łamie. Zobacz jak się łamie. Podeszta. Bak, biegi chodzą. Widziałeś? Pyk, pyk! Dobrze, dobrze. To jak u Maćka w 60. Dobra, jedź jeszcze w pół. Dobra, niech będzie. Gaś, niech stoi na razie z tym. Klaudia pierwszy raz bizonem jechał. Nie zna życia. Bocian zrobił swoje. Było drzewo i nie ma. I cały dzień zaszedł, od 11 rano. Ja pierdzielę. Muszę z rotacyjne wziąć ten. Te kapcie były fajne do tura. Ture? No. Bez balonówek i to by było dobre. One są jak do tura, 900 kg nośności mają. Tyle co te balonówki. Tak, weź schowaj na kęć. Essa 42%. Trzeba się napić. Trzeba się napić. Ty, Piotrek, to teraz nie idzie to, będziesz jak ten, jak Wiesiek ze Stachy. Na jednym przyczy... na ciągniku. No, nie ma problemu. Nie, jak to zawsze to Mańka reporadę, no, żebyś wiedział. Zobacz, siekierka. To jest ta siekierka, co Piotruś... Co Piotruś dziabał, kurwa, patyki. Nie wiem, czy mi się chce dźwigać to zboże dzisiaj. Rano se ogarnę i już. Dawaj, to możemy ci jechać. Co? Ja wagę biorę, jak dzisiaj nie ważysz. A co, jutro ważysz? No. O kurwa, nie chce mi się już to ważyć. Czy się dożywał? Nie, wysypało mi się dawaj, trochę ważymy, ile to. Dobra, to idę po sznurek do ciepka.
sumie sznurek tu jest, ale po nożyk. Nożyk znowu w kombajnie, o matko. Się nalatam. Nie widać. Kółeczko jest, dobra. Jedziemy za tamtym. Co? Chcesz? Nie chcesz? To jest, tylko się nie zabij, bo hamulca nie ma lewego. Tylnego hamulca nie ma. Piotruś! Jedź pierwszy w razie czego cię na takę. Jedź pierwszy w życie zbierz.